Walentynki to jest rzeczywiście skomplikowany temat. Nie tylko walentynki, ale każda okazja, gdzie trzeba wybrać prezent bliskiej osobie. Nie zawsze trafiamy w gust, nie zawsze też sami do końca wiemy, co by nam się tak naprawdę spodobało. Dlatego bezpiecznie jest wybierać rzeczy uniwersalne, lekko niezobowiązujące, takie, które są do zastosowania w zwykłym ubiorze, może to być dodatek, może to być fajna bielizna, jeżeli już jesteśmy w bliższych relacjach. Natomiast najbezpieczniej jest faktycznie wybierać z zakresu dodatków czy też biżuterii. Wybraliśmy kilka propozycji prezentów walentynkowych ze znanych marek. I takim bezpiecznym prezentem będą na przykład rękawiczki. Takie rękawiczki z miękkiej skórki na pewno ucieszą każdą kobietę, dlatego że są na tyle uniwersalne, że można je ubrać zarówno do stylizacji biznesowych, do pracy, jak również na zwykłe zakupy i miejskie wyjścia. Dobrym pomysłem na prezent będzie także torebka. Wszak w kobiecej szafie torebek nigdy za wiele. Dlatego torebka przyda się każdej pani, która ceni sobie właśnie klasyczne rozwiązania, tak jak mamy tutaj właśnie przykład. Jeżeli ktoś nie chce kupować takich dodatków, może skusić się na przykład na biżuterię. Mamy tutaj propozycję naszyjnika w kolorze oczywiście czerwonym. Będzie to doskonały dodatek do każdej eleganckiej kreacji. Można również kupić nieco drobniejsze rzeczy, na przykład kolczyki, które mamy tutaj, albo na przykład pierścionek. I to będzie taki niezobowiązujący upominek, z którego na pewno również ucieszy się każda kobieta. To są rzeczy bardzo bezpieczne i na pewno każda kobieta sobie je fantastycznie spożytkuje, jednocześnie pamiętając, że to faktycznie kolor czerwony od serca i prezent walentynkowy. Można również wybrać nieco drobniejsze upominki, na przykład portfel, który no, na pewno przyda się każdemu. Każda kobieta będzie zadowolona z takiego upominku. Ale jeżeli znajdą się odważniejsi panowie, mogą zaryzykować na przykład zakupem sukienki dla swojej wybranki. Oczywiście muszą znać rozmiar. Natomiast jeżeli rozmiaru rzeczywiście się nie zna, albo się obawia, że taki produkt będzie za duży, za mały, to w wielu sklepach faktycznie jest możliwość zwrotu, zupełnie bezpłatnego, jeżeli mówimy o zakupach online, i bezpłatnej wymiany. Także warto też z tego korzystać, nie bać się tych zakupów faktycznie internetowych, dlatego że one są korzystne i oszczędzają nam czas, który spędzilibyśmy biegając po wszystkich sklepach i wybierając prezenty.